Codziennie od poniedziałku do piątku o 9:15. Temat dla reportera. Czekamy na telefony w sprawach, którymi waszym zdaniem powinni zająć się dziennikarze Radia Elka. Rozejrzyj się dookoła i powiedz nam, co jest nie tak na twoim podwórku, na twojej ulicy, w twoim mieście. Widzisz problem? Zadzwoń 65 529 55 29. Codziennie od poniedziałku do piątku o 9:15. Temat dla reportera. I tak też się dzieje. 9:15 minęła, więc czas na ostatni w tym tygodniu temat dla reportera. 28 dzień czerwca, piątek, i Jarek Adamek. Dzień dobry. Dzień dobry. Witamy serdecznie Jarka i rozpoczynamy przyjmowanie waszych telefonów do 9:45. 65 529 55 29. Czekamy na państwa telefony dzisiaj. I jest już pierwszy z nich. Dzień dobry. Dzień dobry, witam. Witam. Jestem mieszkańcem bloku przy ulicy Spółdzielczej. Naprzeciwko mam takiego sąsiada pod tytułem Galwanizernia. Zaczyna się lato i znowu jest ten sam problem. Hałas, hałas, hałas. To nie jest hałas do południa, to jest po południu, to jest w nocy. Przyjeżdża czasami w ramach interwencji Straż Miejska, no ale to pomaga na 1-2 dni. Co z takim sąsiadem zrobić? Kto dał w ogóle zgodę na taką uciążliwą działalność w pobliżu bloków i innych mieszkańców? A bloki gdzie mogę z tym iść? Bloki były szybciej, czy galwanizernia była szybciej? Szybciej, szybciej. Nie, dobra, no może ktoś ma jakąś radę, jeżeli interwencje Straży Miejskiej są, no ale z drugiej strony firma pewnie nie robi tego na zasadzie złośliwej, tylko tak chyba nie, działa. Nie, nie, nie. Rozmawialiśmy z właścicielem, właściciel nas poparł. Po prostu ludzie, którzy tam pracują, mają zamykać drzwi na noc. Mhm. Bo wtedy to nie jest takie słyszalne. Ale oni nie zamykają. Mhm. Pewno im jest gorąco. No to trzeba by zrobić jakoś, poprawić im warunki tam tej pracy. Mhm. No ale to co, mamy się mieszkańcy złożyć na klimatyzację dla tych ludzi? No właściwie to pan właściciel powinien o takim czymś pomyśleć. No. I to mówię, te wszelkie rozmowy, bo rozmawialiśmy z właścicielem, rozmawialiśmy przecież z urzędnikami, wszyscy nas popierają, ale nikt nie zna lekarstwa. Okej. Okay. Mówiło się nawet o jakichś ekranach, żeby zasłonić ten warsztat cały tam. Mhm. No cóż, pana właściciela przede wszystkim chyba trzeba tutaj bardzo mocno uczulić na to, żeby jakiegoś sposobu poszukał, bo szkoda, żeby go wszyscy znienawidzili. Przynajmniej sąsiedzi. Okay. A może ktoś ma jakąś radę tutaj dla pana? Bardzo bym prosił. Dziękujemy bardzo. No i może poszukamy tej rady wspólnie. A propos bloków, ten telefon był tak szybko, że nie zdążyłem zapytać. Macie już ciepłą wodę? Nie macie. Nie masz? Ja nie. A miałeś mieć? A nie mam. A nie masz. No to zobaczymy, może ktoś się odezwie. A dajcie znać, jak to wygląda, bo pan prezes mówił, że co prawda zastrzegał, że najprawdopodobniej, ale nie wiem, czy na pewno. Dzień dobry. Dzień dobry. Proszę pana, dla tych panów, którzy puścili już ciepłą wodę, kwiaty i motyle, można prosić? Ma pani ciepłą wodę. Bo jest woda ciepła. Ma pani ciepłą wodę, dobrze. A ja nie mam i teraz musimy się spotkać po środku. Okej. Nie masz? Dziękuję bardzo. Dziękujemy bardzo. Pozdrawiamy Miejskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej, czyli ta zapowiedź pana prezesa, to że 20, czeka... Z 28 sekund mogę 14 puścić. Nie masz ciepłej wody? No nie mam. W jakich okolicach? Radia. Dobrze. A odkręcałeś? O co, jeszcze jak? Nie, no oczywiście. Kto ma, proszę bardzo. Dobrze. A jak ktoś jeszcze nie ma, to niech mówi, to będziemy tutaj zaraz mówić MPC-owi, gdzie jeszcze nie dotarła, żeby popchnąć ją trochę po drodze. 65 529 55 29, mamy telefon. Dzień dobry, witamy. Dzień dobry. Witamy. A Sebastian z tej strony. Dzień dobry. Ja mam taką sprawę, ponieważ ja wczoraj tam, znaczy państwo byli do mnie z konkursem i moja dziewczyna nie mogła tego słyszeć, bo koleżanka jej nie słucha radia, która nie pozwala słuchać. Trzeba coś z tym zrobić.
Oj, będziemy musieli interweniować. No dokładnie. Pozdrawiamy bardzo serdecznie koleżankę, dziewczyny i prosimy, żeby pozwalała. Albo jakieś małą słuchaweczkę do ucha. O. No właśnie to chciał wymyślić. No trzeba coś wymyślić. Dobrze, dziękujemy jak bardzo. Jak plan będzie obmyślony, to proszę dać znać. Pani Sebastian, czekamy na telefon. Albo pan nie będzie potem powtarzał wszystko, co u nas szło. No, no. A można powiedzieć, że słuchać, tylko wczoraj się ten odbywało na was, czy nie dam rady. Że co? Czy można odsłuchać gdzieś wczorajszą audycję, to... Ale temat dla reportera, czy inną audycję? Nie, inną. Inną, a... Ten konkurs. Nie, konkurs obawiam niestety. Się, że nie można. Bo takie ładne rzeczy i o Leśnie mówiłem i o mojej dziewczynie, kurczę. I ona tego nie słyszała. I ta koleżanka nie chciała. No właśnie, teraz jak tą koleżankę przekonać do radiolka, nie? Może trzeba w radiu miłe rzeczy o koleżance mówić. No ale to w tym drugim, to ja słucham. To pozdrawiamy koleżankę, niech przejdzie na dobrą stronę mocy. Trzymamy kciuki. Dokładnie. Pozdrawiamy panie Sebastianie, wszystkiego dobrego. Bardzo lubię takie telefony. W piątek tym bardziej. W piątek 28 czerwca, przypominamy, czyli to jest ostatni piątek czerwca. No, później już wtedy tylko z górki, jeżeli następny piątek już będzie w lipcu, słuchajcie. To już będzie z górki. A następny telefon, to na to nie trzeba czekać tak długo. Mamy już go. Dzień dobry. Dzień dobry. Dzień dobry panu Jarku, dzień dobry całej redakcji. Ja dzisiaj miałem okazję być na po 25 latach nieobecności na dworcu PKP. No, miałem odebrać kolegę tam akurat z pociągu. Jestem 10 minut wcześniej przed pociągiem, a pójdę sobie kawkę wypiję gdzieś. I moje wielkie zdziwienie. Nie ma baru, restauracji, nie ma kawy. Automatu, jakiś tam kubeczek więcej. No nie ma, niestety. No tak, i duży lokal, tyle pomieszczeń do wynajęcia, a zwykłego baru, restauracji nie ma na leszyńskim dworcu. Kiedyś to rowerem można było jeździć po restauracji, a teraz no tak byłem zdziwiony, taka sugestia do władz PKP. Ale ja nie wiem, czy to jest do władz PKP, czy bardziej do najemców, bo powierzchni handlowych jest mnóstwo, ale tak jak pan stwierdził, niepowynajmowane, więc może bardziej trzeba do przedsiębiorców apelować. Ja przypuszczam, że tam jest zapora cenowa, nic więcej tylko wynajmu. Czasem to jest zapora cenowa, czasem ludzie właśnie kalkulują, czy aby na pewno ktoś przyjdzie i czy zostawi te pieniądze. No tak, jak pan był 25 lat temu, no wszyscy pamiętamy słynny bar dworcowy, także na dworcu w Lesznie. Może nie był to standard lux, ale kilka dobrych... Ale było gdzie usiąść, tak. Przynajmniej z kawką, herbatką było gdzie, a teraz to jest wielgaśny hol, też można hulajnogą bujać. Można. A na głodnego się ciężko hula, także pozdrawiamy serdecznie kolej, ale i także przedsiębiorców. Pomyślcie może, bo to tak aż tradycja, żeby... A klienci się garną. A bywało się, jadło się, kotlet pożarski. Bigos. I czarna perła. Pamiętam. Kto pamięta czasy sprzed lat? Ojej, 30 paru. Mamy telefon kolejny. Dzień dobry. Halo, dzień dobry panie redaktorze. Witamy. Skoro dzisiaj piątek, to ja dzwonię też z kwiatami i z motylami na dwóch pracowników zakładu komunalnego w Śmiglu. O, przepraszam, to się teraz nazywa Zakład Wodociągowy w Śmiglu, spółka z o.o. Pierwsze kwiaty i motyle dla pana operatora z zamiatarki, który jeździ i zamiata nasze ulice w Śmiglu w bardzo wysokich temperaturach z niesprawną klimatyzacją. Naprawdę duże brawa, że jeszcze mi się udaje pracować w temperaturach około 30 stopni. A skąd pan wie, że ma niesprawną klimatyzację? Taki upocony jedzie? To jest tajemnica poliszynela, panie. Okej. Cały Śmigiel wie. Okay. I drugie kwiaty i motyle dla pana Stopka. Mamy takiego pracownika tego samego zakładu, którego nazywamy pan Stopek, dlatego że on zabezpiecza przejścia dla pieszych, dla dzieci w godzinach porannych, a normalnie zajmuje się, że tak powiem, odśmiecaniem naszego miasta. Bardzo sumienny pracownik, widzimy go codziennie z taczką, jak zbiera śmieci z naszych koszy na ulicach. Naprawdę sumienny, bardzo uprzejmy człowiek. Rzadko się zdarza taki człowiek z taką wysoką kulturą osobistą. Dla tych dwóch panów
poproszę o kwiaty motyle, panie redaktorze. Proszę uprzejmie, ja bardzo chętnie, bo zawsze pozdrawiam tutaj. Mam nadzieję, że słuchają panów tam stopków. Wyżej. Pan ma niesprawną klimatyzację w tej zamiatarce, ale może radio tam ma sprawne, to jak nas słucha, to dla niego i dla pana, no nie, imienia nie znamy, więc jak to ładnie pan słuchacz powiedział, pana Stopka. Proszę bardzo. Ech, pojechałby tak człowiek sobie przy piątku do Śmigla posprzątanego, pozamiatanego. To jest destynacja środowa. I teraz jest obwodnica, więc już tak się nie jeździ. A my tak bym pojechał i bym tak stanął na przejściu dla pieszych, bo pan Stopek by mnie zatrzymał. No, proszę. I bym mógł podziwiać wtedy, jaki ładny, wysprzątany a Śmigiel. A jak wiemy, Śmigiel to nasze miasto, miasto wiatraków. To prawda. Śmigiel, miasto. Moja koleżanka, pozdrawiam serdecznie, Julię ze Śmigla. Ona ma specjalną piosenkę na tą okazję. Że to miasto wiatraków, że to Śmigiel. Może kiedyś się uda. Próbuję myśleć, z czym w ramach powerplaya. Z czym się wyjmuje Śmigiel? Jedź do Śmigla, tam cię ktoś wygigla. Hasło promocyjne. No? Mamy telefon? Tak, zgadza się. Dzień dobry, witamy. Nie mamy telefonu. 65 5 29 5 5 29. A wiem, jak to leciał. Śmigiel to nasze miasto. Miasto kochane, jest nieduże, jest niemałe. Każdy o tym wie. Na pagórkach Śmigla stoją wiatraki. Jak legenda dawna głosi, było ich aż 100. A tak mi się przypomniało. No głębokie. Powiem, to bardzo głębokie. Powiem, że było ich aż 100 i podobno jak... Nie, zawsze było, że... Płonął jeden i nie było tego setnego. 99 było, właśnie zawsze. Ktoś mi to opowiadał kiedyś. No, to tak rozwinęliśmy... Pewna śmiglanka. Rozwinęliśmy się, jeżeli chodzi o historię Śmigla. A kto jeszcze? Z jakiego miejsca naszego regionu? Da nam znać. 655-295-5529. Zapraszamy. 3 minuty do przerwy. Jeszcze na pewno odbierzemy nie jeden telefon, jeżeli się taki trafi. Nawet byśmy tak bardzo chcieli z kimś jeszcze pogadać sobie przed tą przerwą. 65 529 5529. Czekamy, czekamy, zapraszamy, polecamy się oczywiście i chętnie. Jak tam u was z ciepłą wodą, czy... No właśnie, macie, właśnie, właśnie, co tam z wodą? To tak jak nasz kolega szanowny, który musiał się zimnej rano myć przed wyjściem naszych te do radia. Lekki szok był, bo ja taki, na takiego pewniaka wszedłem pod ten prysznic i... I się przynajmniej obudziłeś. I się obudziłem. Alert do mnie napisał. Do mnie też alert pisze. No, burze z silnym wiatrem, ulewnym deszczem i lokalnie gradem. A do Anety kto pisze? Unikaj otwartych przestrzeni, zabezpiecz dobytek. Boże, jaki dobytek. Mam też informację, burze drugiego stopnia w Lesznie i okolicach od 13 do 20 trzeba się spodziewać także deszczu 30 mm i porywy wiatru do 100 km z gradem. Rzeczywiście front jakiś ma nadejść. To do ciebie taki jakiś lepszy alert pisze. Ja zapisałem się do alertu na stronie Urzędu Miasta Leszna. Widzisz. Także jeżeli ktoś jest tak bardziej, jeszcze bardziej lokalnie, to i dostajesz takie informacje, ile milimetrów deszczu będzie? Tak, proszę bardzo, mam takie informacje. I potem z taką suwmiarką czekasz, żeby sprawdzić, czy się nie bujają? Mamy telefon. Dzień dobry. Witamy i słuchamy. Dzień dobry, ja z takim zapytaniem, gdzie można w okolicach Leszna kupić pelet? Ujo. Dobrze, gdzie można? Gdzie można w okolicach Leszna to kupić? Ja nie wiem, nie mam pojęcia, może ktoś wie. Na pewno, co prawda, słuchacze pomogą. Wiecie, zawsze jest problem, żeby tam reklamy jakieś nie przemycać, ale jak powiecie, że tam w tej oto wsi i skręcicie tutaj wedle tych trzech buczków i dojedziecie, to może być. Prosimy zostać blisko radioodbiornika. I powiedzcie, myślę, że widzicie, za moment ktoś się odezwie. Widzicie, a mówiłem, że już zima idzie. Już ludzie pelet szukają. No... No dobrze, to szukamy w takim razie jeszcze przed przerwą. Mam nadzieję, że pojawi się ten telefon z taką informacją albo z tą wodą. Gdzie w okolicach Leszna jest ciepła woda? Dajcie znać. Będzie fajnie. 655-295-5529. Dzień dobry. Dzień dobry. Dzień dobry, niech pani się pyta. W Śmiglu jest taka duża firma, ma parę składów opału. Tam na pewno dostanie pelet. O, dzięki wielkie w Śmiglu, słuchajcie. I proszę bardzo, znów w Śmiglu wszystko.
Śmiglu wszystko. Śmiglu, wiatraki. Pozamiatane ulice, pan Stopek i pelet. I pelet. No dobrze. Wracamy. Za moment teraz łyk wody i druga część niebawem. Przed nami druga część jakże sympatycznej audycji. Dzięki wam, drodzy słuchacze. Temat dla reportera. I jest telefon. Dzień dobry. Halo? Dzień dobry. Ja dzwonię w sprawie tamtego, gdzie można pelet kupić. U majstra w stronę Lasocic po lewej stronie. Trzeba na Lasocicę i w lewo. Dobra. Tak. Okej. Dziękujemy bardzo. Bardzo dziękujemy. I tak myślałem, że nasi słuchacze staną na wysokości zadania i tak się dzieje. Dobrze, no to czekamy na kolejne telefony. Już za moment powinny się pojawić. Mogą być w sprawie śmigla, ale nie muszą. Może być w sprawie śmigla, nie muszę. Oczywiście dozwolone to wszystko. Jest u nas prawie wszystko. Dzień dobry. Dzień dobry. Dzień dobry. Witamy. Mogą mi panowie powiedzieć, kiedy będzie droga ze Zleszna do Gołębic otwarta? Zleszna do Gołębic? No, ona jest zamknięta. Cały czas jest zakaz ruchu, bo tam jest coś... Nie z Leszna, tylko ze Zlipna. No, nie, z Lipna pan też dojedzie. Pan nie dojedzie z Osiecznej. No. No, z Osiecznej. I odpowiedź jest taka, nie wiadomo. A nie wiadomo? Nie wiadomo. Powiat pytany o to odpowiada, nie wiadomo. Jak wiemy, zerwał się tam kawałek jezdni i cały czas zastanawiają się, jak go naprawić. I na razie żadnych konkretów ze starostwa nie dostajemy, poza tym, że trwają opracowania. To jakby była piątka też tak samo, to też by była cały czas tak długo zamknięta? No, to wtedy nie byłoby zmartwienie powiatu, tylko Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych, ale... To by było tydzień czasu i zrobiona, a no, tutaj... Miejmy nadzieję. Jaki długi czas to jest zamknięta? To prawda. Już pół roku. Pół roku, bo jakoś tak zimą pamiętam to robiłem. A z vendem peletów w Gierłachowie jest produkcja peletów. Proszę pana, Gierłachowo koło Jerki. Kolejna destynacja na wakacje dla państwa. Gierłachowo koło Jerki. Jerka jest śliczną miejscowością, polecamy wszystkim. Melchior Wańkowicz sobie chwalił. Dobrze, nie wiadomo jeszcze, kiedy droga Lipno-Gołębice będzie otwarta i tak jak mówię, kiedy ostatni temat był na sesji powiatu poruszany, to mniej więcej była taka odpowiedź. Trwają analizy. Jeszcze wiecie, tam jest jeszcze jedna bardzo ważna analiza do wykonania. Kto za to ma zapłacić? Właśnie, będzie finansowa. Tak jest. Mamy telefon. Dzień dobry. Dzień dobry. Panie Jarku, odnośnie tej ciepłej wody, no takie pytanie, czy oglądał pan może pan film Chłopaki nie płaczą? Oj, dawno temu. No ale to była taka symboliczna scena, jak Łazurka mówi do syna Bolca, że jak przyjadą chłopaki z Trójmiasta i odkręcą kran, to poleci whisky. I nie wiem, czy Bolec nie był u mnie, bo gdy odkręcam kran z ciepłą wodą, to u mnie chyba też to whisky płynie. Ale mówi pan w sensie koloru, zapachu, tak, smaku, w sensie koloru, czy ceny? Tak, nie smakowałem. Ale jakby był jakiś chętny, to zapraszam. Czy pan adres później poda poza anteną, to będzie... No jest osiedle przyjaźni. A jaka się kolejka ustawiła? Bo koledzy wszyscy wylecieli przez drzwi nasi, już popędzili tam, a nie, wracajcie, to robota jest do zrobienia, po robocie dopiero. Dobrze. Dzięki. Jak to na weekend się przyda, nie? Ale ciepła ta whisky leci, czy zimna? Nie, ciepła nie leci. Nie leci ciepła, zimna. Nie leci ciepła. No w sumie ciepłą whisky na weekend to ciężko, to bardziej taką chłodną, nie? No, już nie smakosze mówią, ale my tutaj nie będziemy demoralizować państwa rozmowami o alkoholu, ale koneserzy mówią, że te naprawdę szlachetne to tak akurat w wyższej temperaturze powinny być degustowane. Sok z gumy jagód. Na przykład. Po prostu. Bardzo dobry zresztą. No nie, bo niektórzy właśnie, kiedy tak był taki dowcip, nie, że facet dzwoni do wodociągów i mówi, że wodę puszczacie, bo po cenie sądząc, to myślał, że whisky. Że whisky z kranu. Mamy już kolejny telefon. Dzień dobry. Dzień dobry. Witamy. Witamy, Radio Elka. Tak, słuchamy. Ja mam taką sprawę w sądzie. Tam, nie wiem, światłowód był ciągnięty, czy wodociągi. I w jednym miejscu jest asfalt mocno przechylony, no, zależy kto z której strony jedzie, w stronę pobocza. Czy tam coś będzie naprawiane, czy nie? Ale taki zarywany jest ten asfalt, jak rozumiem, tak? No i to przez dłuższy odcinek i dość mocno, bo żona jadąc z boku, to ja patrzę na nią z góry, jak jadę samochodem osobowym.
Niech pan nie patrzy na żonę z góry w żadnych okolicznościach. Natomiast dobrze, sądzia, asfalt, zarząd dróg powiatowych. Dobrze. Ja widziałem, jak tam się przechyla ciężarówka, która zasuwała. To naprawdę się zastanawiałem, że jeszcze się nie przewróciła na tą łąkę tam. Dobrze, to już kolejna droga zarwana w powiecie. Dobrze. Dziękuję bardzo. Sądzia, czyli droga z Krzycka Wielkiego do Bukówca. Bukówca. Tak jest. Dziękujemy. Pozdrawiamy serdecznie. Bukówiec też fajny, można odwiedzić. Bukówiec jest w ogóle, proszę państwa. To tak jak mam w ciemno polecić jakąś miejscowość, to mówię wam w ciemno Bukówiec. Górny. Zapraszamy. A Dolny jest gdzieś tu? Aż sprawdzę. Aż sprawdź, bo czemu oni się Górny nazwali? Tak przez taką wyższość nad innymi obywatelami? Nad Włoszakowicami. Włoszakowice Dolne, Bukówiec Górny. No może tak być. Nie, nie ma. Nie ma, widzisz. 65 529 5529, jeszcze 7 minut naszego dzisiejszego wydania, więc zapraszam bardzo serdecznie do dzwonienia w sprawach drogowych czy wodnych. I mamy czy telefon. Innych. Dzień dobry. Witamy, słuchamy. Dzień dobry, mam taką sprawę. W Mieszka Górka są zarejestrowane Mieszkie Górki. Tylko mam pytanie do pana Stacha z Domu Kultury. Czy mają się dostać osoby niepełnosprawne? A dokąd dostać się osoby niepełnosprawne z Miejskiej Górki? W Mieszkiej Górce są Mieszkie Górki, które zarejestrowane dzisiaj, to sobotę, niedzielę. Tylko osoby niepełnosprawne w ogóle nie mają się dostać na imprezę. W sobotę i w niedzielę. Dni Miejskiej Górki. Dobrze. Musiałem sobie przeanalizować ten telefon, ale jak rozumiem... Ja zrozumiałem, że nie można się dostać z Miejskiej Górki w ogóle w sobotę i niedzielę. A, okej. Okay. Do Miejskiej Górki nie można się dostać. 3 po 3. Gdzie się chcesz dostać z Miejskiej Górki? Jak już jesteś w Miejskiej Górce, to już jesteś w Miejskiej Górce. A nie do Rawicza? A po co? A po co chcesz się wybrać do Rawicza, jak jesteś w Miejskiej Górce? Jak ja bym był w Miejskiej Górce, miałbym wszystko, czego mi do szczęścia potrzeba, no. No tak. A jesteś? No nie jesteś. Ja też nie jestem. I dlatego nasze życie wygląda, jak wygląda. No, trudno. Siedzimy, rozmawiamy, ale dobrze, że rozmawiamy z wami, bo już mamy kolejny telefon. Dzień dobry. Dzień dobry. Dzień dobry. Witamy serdecznie. Wiara z Parkowy, kąpcie się, bo mamy ciepłą wodę. No, słuchajcie, na Parkowy jest ciepła woda, to już królowie życia. Jacy pachnący ludzie teraz będą. Brakuje wam tylko jednej rzeczy do szczęścia, czyli tego, żebyście byli w Miejskiej Górce. 65 529 5529, 5 minut jeszcze do końca dzisiejszego wydania, więc zapraszam bardzo serdecznie. Dzień dobry. Dzień dobry. Ja mam takie błahe pytanie. Gdzie poza Pocztą Polską o 7:30 można kupić w Lesznie znaczek na liście? Dobrze, pytanie zostało zadane. Szanowni słuchacze, jakbyście tak w ciągu najbliższych 5 minut udzielili panu odpowiedzi, gdzie bladym świtem, jak poczta jeszcze jest zamknięta, można w Lesznie kupić znaczek. Sklep sprzedaje? Sklep filatelistyczny kiedyś był, ale już nie ma. Chodziło się, kupowało się. Całe pakiety się kupowało. Ja mam w domu klaser. No. On ma w domu. Może go spieniężyć i do Miejskiej Górki na wakacje. On ma w domu klaser, słuchajcie. A pełny? Pełny. Kurczę, normalnie. Tak, tyle wygrać. Mamy telefon, dzień dobry. Dzień dobry, witam. Witamy. Ja państwa tego telefonu tej pani, która pytała o zakup peletu. Mhm. Więc pelet można nabyć w jednej z firm, która się mieści przy wylocie na Pskowę, Głogów, Zleszna. Okay. Za Mercedesem, za Oplem, z dostawą, bez problemu. I ta pani pelet. Ciepły, zimny, jaki sobie tam klient życzy. Dobra. A oczywiście. Dziękujemy bardzo. Z dostawą. Przy 12, jak się wyjeżdża. Właśnie, tu jestem. W kierunkach zachodnich to jest taki sklep, gdzie można nabyć owo paliwo. Mamy telefon. Dzień dobry. Witamy. Dzień dobry, witam. Odnośnie tego peletu, to akurat u was leci reklama w radiu, także to tam nic nie powinno się wydarzyć. Tak, no, ale tak przemęt. No już panią słuchaczkę w takim razie już odsyłamy także do naszego programu, to tę reklamę usłyszy. A ten znaczek pocztowy to gdzie można? Nie wiemy. Znaczek pocztowy. No właśnie, bo był też słuchacz, który pyta, gdzie można rano kupić znaczek pocztowy w mieście. A, znaczek pocztowy, gdzie można kupić. Tu reklama żadna. Nie w Żabce. A, kto wie. Dobra, dzięki. Ciekawe. Dzięki. Do sprawdzenia. Jak ktoś kupował rano, jak kogoś rano przypiliło, żeby do kogoś napisać list i potrzebował znaczek. O, idzie pan listonosz. Dzień dobry, panie listonoszu. Gdzie znaczek można w Lesznie kupić? O, już poszedł.
Dobrze. Może się uda jeszcze złapać. Łap pana listonosza za torbę. Dzień dobry. 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 Słyszałem, że ktoś się pytał o możliwość kupienia znaczka, jak poczta jest zamknięta. Tak, tak. To Poczta Polska ma swoją stronę internetową, gdzie można kupić znaczek i go wydrukować i samemu nakleić na listę. Nie wiem, czy mogę tak na antenie ten adres podać. No, firma państwowa, to na niech pan poda. To envelo.pl przez V. Okej. Okay. Czyli można sobie samemu znaczek online wydrukować? Kupić i sobie wydrukować i samemu nakleić, na drukarce samemu nakleić na liście okay. Wtedy. To wygląda nieskomplikowanie rzeczywiście. Teraz będzie telefon, gdzie to można... To się nazywa ładnie neoznaczek. Dobrze, gdzie można o 8 rano kupić drukarkę? No, to no? Jest ciekawe. Neoskasowany, neomasowy, neoznaczek, neopaczka, neokartka, neofaktura, tu jest tu. Słuchajcie, to jest audycja, która naprawdę tak poszerza moją wiedzę, że ja wychodzę stąd po prostu no, mądrzejszy, no co mam ukrywać, no. Nie jakoś tam strasznie, ale odrobinkę tak. No tak to wygląda. No ładnie wygląda. I taki neoznaczek wkładasz do neoklaseru. 3,90, 4,90 przesyłka priorytetowa. Od 4,90 do 9,80. Priorytetowa polecana najdroższa, ale i tak tanio. Dycha za znaczek? No, ale... No nie wiem, stary. Ale to jest priorytetowa polecona. Ach, to tak, że przynosi listonosz i tak jeszcze się kłania przy tym. Dzień dobry. Priorytetowo specjalnie do pani przyszedłem. Miałem iść do domu, z neoznaczkiem. A przyszedłem do pani, bo mam priorytetową poleconą. No. I jeszcze w dodatku przystojny listonosz jest do tego. Tak jak ten, który do nas przychodzi bardzo. Pozdrawiamy panie listonoszu. Już poszedł, ale... Nie ma torbę. Mamy bardzo sympatycznego listonosza. No dobrze, ostatnia minuta naszego dzisiejszego wydania tematu i więc w takim razie, jeżeli ktoś jeszcze się wbije w ciągu najbliższych 15 sekund, to przyjmiemy ten telefon. I zakończy tego w tym tygodniu temat dla reportera, bo dziś piątek, także no, ostatnia chwila. 655-295-5529, bo jeżeli nie, to kończymy audycję i spotkamy się w poniedziałek. No to spotkajmy się w poniedziałek, życząc państwu bardzo miłego weekendu, miłego dnia. Codziennie od poniedziałku do piątku o 9.15. Temat dla reportera. Czekamy na telefony w sprawach, którymi waszym zdaniem powinni zająć się dziennikarze Radia Elka. Rozejrzyj się dookoła i powiedz nam, co jest nie tak na twoim podwórku, na twojej ulicy, w twoim mieście. Widzisz problem? Zadzwoń 65 529 55 29. Codziennie od poniedziałku do piątku o 9.15. Temat dla reportera.